Słońce to jedna z miliarda gwiazd. Odległość między Ziemią a Słońcem wynosi 149 598 000 km. To gwiazda znajdująca się najbliżej naszej planety, a wysyłane przez nią promieniowanie jest niezbędne do zachowania życia na Ziemi i stanowi napęd ewolucji. Do naszej planety dociera ilość energii, która o 10 tysięcy razy przekracza zapotrzebowanie 7 miliardów mieszkańców Ziemi na energię. Te wszystkie konwencjonalne surowce energetyczne, z których teraz pozyskujemy energię, czyli węgiel, gaz, ropa, prawda, pieniężki promieniotwórcze, wcześniej czy później się skończą. Nie ma czasu na dyskutowanie, jak długo to będzie trwało, ale to są dziesiątki do powiedzmy 100 lat. No więc zamieniamy je na te odnawialne czy niekonwencjonalne źródła energii. I z tych wielu rodzajów, tych odnawialnych źródeł energii, nie ulega wątpliwości, że Słońce jest w absolutnej czołówce. To nie są drogie instalacje, tylko są instalacje dostępne dla większości ludzi i dostępność Słońca jest powszechna, czyli energia słoneczna jest wszędzie. Energię słoneczną wykorzystywano już w starożytności. Także współcześnie poszukuje się wydajnych, ekologicznych i tanich sposobów wykorzystywania energii słonecznej. Najpopularniejszym i najtańszym urządzeniem dostępnym na rynku jest kolektor słoneczny. Koszt instalacji solarów to co najmniej około 10 tysięcy złotych. Koszt eksploatacji jest zerowy. Jej główną i podstawową część stanowi płyta montowana najczęściej na dachu. Pozostałe elementy to instalacja hydrauliczna. Przede wszystkim wpływ na efekty uzyskane ma oczywiście jakość zastosowanych tych urządzeń i na to należy zwrócić szczególną uwagę. Również na producenta, na posiadane atesty, certyfikaty, ale przede wszystkim myślę i doświadczenie, które ma producent w produkcji tego typu urządzeń. Kolektor słoneczny pochłania promieniowanie. Energia cieplna przekazywana jest wodzie. Ta może zostać podgrzana do temperatury od 40 do 65 stopni Celsjusza. System ten najczęściej wykorzystuje się w rolnictwie i do podgrzewania wody do celów gospodarczych, głównie w domkach jednorodzinnych. Instalacja słoneczna może zapewnić 95% absorpcji promieniowania słonecznego i zaspokoić od 50 do 60% zapotrzebowania na energię cieplną. Jaki potencjał ma Wielkopolska, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii ze słońca? Generalnie, jeśli chodzi o energię słoneczną, to ten potencjał w Wielkopolsce, ale też w całym kraju jest dość duży, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę to zróżnicowane, związane z porami roku. No gorzej jest zdecydowanie w okresie jesienno-zimowym i lepiej zdecydowanie w okresie wiosenno-letnim. Ale bardzo dużo, zwłaszcza budynków użyteczności publicznej, urzędów, szpitali, szkół wyposażonych jest w solary słoneczne i ta energia tam jest zużywana i wykorzystywana. I myślę, że to jest pozytywny objaw i myślę, że coraz więcej tych solarów słonecznych będzie powstawało. Przykładem wykorzystywania kolektorów słonecznych, a tym samym szukania oszczędności i działania na rzecz ekologii, jest spółdzielnia mieszkaniowa Dobrzec. Pierwsze solary pojawiły się tam w 2006 roku na bloku przy ulicy Wojciechowskiego 5. Eksperyment przyniósł zamierzone efekty. W sumie mamy blisko 200 tego typu urządzeń zamontowanych. Powierzchnia grzejna to jest prawie 450 metrów kwadratowych. Na pewno te efekty są, bowiem takie jedno urządzenie, metr kwadratowy takiego urządzenia daje nam w ciągu roku oszczędności rzędu 500 kWh. Na ekologię i odnawialne źródła energii postawiła też gmina Mycielin w powiecie kaliskim. Tutaj postanowiono, że tradycyjne oświetlenie uliczne zastąpią lampy hybrydowe. W Dzierzbinie Kolonii i Annówce na ulicach pojawiły się nowoczesne, przyciągające wzrok latarnie, które wykorzystują przede wszystkim energię ze słońca. Gdy ono nie świeci, światło w lampach wytwarza wiatr. Lampy są zasilane bateriami słonecznymi, jak również alternatorem, który w momencie, kiedy słońce nie będzie świeciło, jest alternator napędzany przez wiatr i myślę, że to rozwiązanie nam pozwoliło zrezygnować z konwencjonalnych źródeł energii. Mam taką nadzieję, że ono po prostu będzie w sposób pozytywny funkcjonowało. Na dzień dzisiejszy z naszego rozeznania, z obserwacji, które prowadzimy, uważamy, że ten sposób oświetlenia tych miejscowości
zdaje egzamin. Energia ze słońca zasila również wielospecjalistyczny szpital miejski przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. Podczas termomodernizacji tego obiektu zainstalowano również kolektory słoneczne, które mogą ogrzewać wodę w szpitalu. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na takim rozwiązaniu skorzysta nie tylko szpital, ale przede wszystkim jego pacjenci. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą mogły być wykorzystane na inne cele. Pozyskiwanie energii ze słońca jest jedną z popularniejszych form wykorzystywania odnawialnych źródeł w Wielkopolsce. W każdych uwarunkowaniach lokalnych tak naprawdę musimy rozważać wszystkie możliwości i wszystkie konkretne sytuacje dotyczące poszczególnych źródeł energii. W Polsce najlepsze efekty widać od kwietnia do września. Wtedy dociera do nas najwięcej promieni słonecznych, a kolektory mogą pracować pełną parą. Jeżeli popatrzymy na mniej więcej wieloletnie doświadczenia w pozyskiwaniu energii słonecznej, to wygląda to tak, że ciepła woda użytkowa w okresie mniej więcej ponad półroczy, nawet do 9 miesięcy, praktycznie rzecz biorąc zaspokaja potrzeby mniej więcej w 100%. W okresie całorocznym, bo ta zima nam przeszkadza, jesienno-zimowa, to jest jakieś około 70%. Stosowanie kolektorów słonecznych całkowicie eliminuje emisję szkodliwych substancji. 20-letnia eksploatacja instalacji słonecznej wspomagającej grzejnictwo elektryczne obniży emisję SO2 o 500 kg, a CO2 o 60 ton. Produkcja wykonana na zlecenie Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w Opatówku, wykonana w ramach projektu Kompleksowa Promocja Ekologii i Edukacji Ekologicznej w Wielkopolsce pod nazwą Budujemy Ekologiczne Społeczeństwo, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przez Powiat Kaliski.